Dzień dobry Państwu, Piotr Niemczyk, Obywatele News. Witam na kolejnym odcinku Świadectwa Buntu, w którym dzisiejszym gościem Państwa i moim będzie Maciej Jorłoś, aktor, dziennikarz, bloger, vloger. Blogerem nie jestem. YouTuberem jesteś. YouTuberem jak najbardziej, tak. Dziennikarzem nowych mediów, tak można powiedzieć. Blogerem nie jestem, może to jest jakiś pomysł, żeby pisać bloga, ale jeszcze tego nie robię. A pisałeś kiedyś? Ja kiedyś cię złapałem. Że piszę w różnych miejscach, na Facebooku gdzieś piszę, ale takie, a coś było rzeczywiście, można powiedzieć, że jestem blogerem. Faktycznie. Zapomniałem o tym, ale... Okay. No właśnie. Słuchaj, lubisz grać w piłkę albo haratać w gałę, jak się czasami ostatnio mówi? Wiesz co, nigdy nie używałem tego określenia, że haratać w gałę, natomiast piłkę grałem, ty też grałeś w piłkę, wszyscy graliśmy w piłkę w dzieciństwie, nawet razem graliśmy na osiedlu przy ulicy Juliana Bruna, teraz Giordano Bruno, i bez przerwy graliśmy w piłkę, a w zimie bez przerwy jeździliśmy na łyżwach. Ale wiesz co, pamiętam oczywiście, ale wiesz co, bo mi chodzi nie o te mecze podwórkowe, tylko o takie mecze, w których... Nie wiem, kolporterzy nowej grali przeciwko drukarzom, czy tam, nie wiem, drukarze było. Przeciwko wydawcom. Czyś by grałeś w tych meczach? Grałem, ja strasznie zazdrościłem tego. A ty nie grałeś? Dlaczego? Ja nie, bo ja nie byłem w nowej, ja byłem drukarzem tygodnika ma zawsze. No ale gościnnie można było coś takiego zorganizować. Rzeczywiście te mecze się odbywały na skwerze Williego Branta, czyli na Muranowie. Co mi później ktoś przypomniał, bo ja zapomniałem, potem przeniosłem się w te okolice i to mi z głowy wyleciała ta historia, że myśmy tam właśnie grali w piłkę i rozgrywaliśmy mecze, ale niewiele z tego pamiętam. Podziemne mecze piłki nożnej, no można powiedzieć, bo tam wszystko to byli wyrokowcy solidni. No. Tak, tak. No każdy właśnie. Tam miał rekord na parę lat więzienia. No ja to byłem z tych lajtowych, bo wiesz, nigdy mnie nikt nie wsadził, No bo nie dało się złapać. Słuchaj, a powiedz, bo ty jesteś uczestnikiem wydarzenia, które być może dla naszych widzów może być niepojęte. Znaczy, uczestniczyłeś w podziemnym teatrze, prawda? Znaczy nie dosłownie, bo to nie było przecież w piwnicach, to też właśnie ten może podziemny też nie jest tak bardzo, bo to było dosyć jawnie robione, tylko kompletnie poza systemem i właśnie nikt nie wiedział, czy nie wkroczy policja i na przykład wszystkich nie wyprowadzi w kajdankach. Brałeś czymś takim udział, prawda? Tak, to był Wieczernik w reżyserii Andrzeja Wajdy według tekstu sztuki Ernesta Bryla. W obsadzie byłem szalenie tym podekscytowany, no bo mogłem zagrać w spektaklu, który reżyserował Andrzej Wajda, w którym występowały takie gwiazdy jak Krystyna Janda, Daniel Olbryski czy Krzysztof Kolberger. No i to miało taki sznyt spektaklu nieoficjalnego, no bo w kościele na Żytnie, a nie w teatrze. Rzeczywiście to nie było całkiem podziemne. To nie było z cyklu, czy też w ramach teatru domowego. Bo było to zjawisko, teatr domowy, to było jeszcze coś innego i jednorazowe przedsięwzięcie, ale była atmosfera, wiesz, tłumy przychodziły do kościoła i na każdym spektaklu po prostu czuło się taką, wiesz, energię niesamowitą. Tutaj powiesiłem taki plakat, nie, to nie jest plakat, zrobiłem plakat z tego. Aha. To jest, jeżeli się odwrócisz, zobaczysz, to jest zaproszenie na ten, czy program tego teatralnego, wtedy to był szczyt luksusu taka układka, prawda? To no tak. Jakby możliwości współczesnej poligrafii są takie, że... A wtedy to było niezwykle elegancko. Ale to teraz ty zrobiłeś? Ty zrobiłeś nie, tę kompilację? To zaproszenie wygrzebałem w internecie po prostu. Aha, tak? I zrobiłem tą kompilację, bo spodem jest zdjęcie, ty jesteś piąty od prawej, jeżeli ja dobrze jestem, widzę. Raz, dwa, trzy, tak, piąty od prawej stoję, taki gość ze schyloną głową. Trochę, wyglądałem trochę wtedy... młodszy chyba byłeś. Wiesz co, ja wyglądałem wtedy na 15-latka mniej więcej. Ale zagrałem jedną z większych ról świętego Jana. No, świętego Jana Ewangelisty, prawda? Tak, tak, tak. I byłem, wiesz, no, bardzo z tego zadowolony, no bo jednak wystąpić u Andrzeja Wajdę, no, w dodatku w spektaklu, który można powiedzieć, że stał się w jakimś sensie legendarny, no właśnie może dlatego, że nie był ogólnie dostępny, był poza tym oficjalnym obiegiem. No to było coś dla mnie duże wydarzenie. No muszę powiedzieć, że dotarłem do recenzji, którą napisał dziennikarz Trybuny Ludu. Nie wiem, czy tego czeka należałoby nazwać dziennikarzem. On przyszedł, słuchaj, w przebraniu opozycjonisty. Dostał się na ten nie spektakl znam tego. I tam z tego, to ci podrzucę to. No. I słuchaj, napisał recenzję, jakąś okropnie złośliwą, której zresztą wynikało głównie, że nic z tego nie zrozumiał, bo tak naprawdę o czym jest ten spektakl? Ten spektakl jest o tym, że po śmierci Chrystusa
apostołowie i Maria Magdalena spotykają się w wieczerniku i się zastanawiają, co robić. Mhm. I to niezwykle korespondowało z czasem stanu wojennego. I powiem szczerze, jak się trochę nad tym zastanowię, to jest współczesnym, tak? Bo wszyscy ludzie się czują bezsilni, nie wiedzą, co robić, prawda? Wszystkie ich działania trochę jak odbijaniem groch o ścianę. I, no i te podobieństwa, znaczy Ernest Bryl i Andrzej Wajda te podobieństwa wyłapali, tak? I one były dosyć wyraźne w tym spektaklu. Zresztą w zrujnowanym kościół w budowie też trzeba mieć świadomość, prawda? Zresztą nie był kościół, który normalnie funkcjonował, tylko on był jeszcze niezbudowany. Ale powiedz mi, pamiętasz jakieś kwestie Jana Ewangelisty jeszcze? Nie, Piotr. Niestety ja mam słabą pamięć. Pamiętam różne wiersze, które recytowałem na konkursach recytatorskich albo przygotowywałem na egzamin wstępny do PWST, ale tu nie pamiętam. Natomiast pamiętam uwagi, jakie dawał mi Andrzej Wajda. Znaczy, bo to był 85 rok. Ja byłem 2 lata po zakończeniu studiów w PWST, czy w Szkole Teatralnej na Wydziale Aktorskim. No i spodziewałem się tego, jak pewnie każdy adept, absolwent Wydziału Aktorskiego, że praca z reżyserem polega na tym, że reżyser daje uwagi aktorowi, prowadzi aktora, a tutaj nie było nic. Nie było nic. Andrzej Wajda, jak się zorientowałem, nie dawał żadnych uwag. I to było dla mnie bardzo dziwne. Jedyna uwaga, jaką dał, zresztą przy moich rodzicach pamiętam, bo przyszli na ten spektakl i staliśmy przez chwilę we czwórkę i Andrzej Wajda wtedy powiedział mi jedyną uwagę, żebym głośniej mówił. To było wszystko. Aha. Mówił głośniej, ale myślę, że miał rację. Bo akustyka w tym kościele była pewnie słaba. To znaczy, jeżeli mówiłem za cicho i ludzie nie słyszeli moich kwestii, no to wtedy to wszystko nie ma sensu. No, nie zrozumieją kwestii, nie zrozumieją roli i no to jest wtedy minus dla całego spektaklu. Także... A powiedz mi taką rzecz, ja nie wiem, czy ja przy profesjonaliście mogę tak powtarzać co chwilę, powiedz, ale mniejsza, popracuję. Nie, no wiem, co mam zrobić, żeby tam mówić. Właśnie. Słuchaj, jak to się stało? Bo ty pochodzisz rzeczywiście z opozycyjnej rodziny, ale rzeczywiście to nie jest takie oczywiste, że student Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej, aktorstwa, jednak wchodzi w podziemny rynek wydawniczy, bo to, że wygrałeś w teatrze jest zrozumiałe, prawda? No, to jest twój zawód, ale nawet podziemnym i nawet za darmo, tak? Nadal twój zawód, ale... Ale że jednak zostałeś tym kolporterem nowym i tam organizatorem logistyki. Znaczy tak, to dzięki ojcu, Kazimierzowi Orłosiowi, no bo był pisarzem opozycyjnym, jego książki były dawane pod ziemią oraz w Kulturze Paryskiej i do nas przychodzili różni ludzie związani z literaturą niezależną, wiesz, no, był jednym w redakcji Zapisu. Zapisu, właśnie. No i w którymś momencie dojrzałem do takiej myśli, kurczę, no ja też powinienem coś, jakoś się zaangażować, coś zacząć robić. Wspomniałem, wydaje mi się, że to było tak, że wspomniałem o tym mojemu ojcu. Mój ojciec wspomniał o tym Adamowi Michnikowi, który był jednym z szefów założycieli niezależnej wydawniczej Nowa. I Adam Michnik mnie przekierował do Grzegorza Boguty, który mnie zagospodarował, że tak powiem. No i stałem się kolporterem. Z pewnego punktu widzenia można powiedzieć, że to czysty nepotyzm. A Piotr, no dobra. No nie, takie czasy. Takie były. Słuchaj, a powiedz, przepraszam. Nie, mów tak. Dobra. Potem przez 30 lat byłeś twarzą telewizji polskiej. No, i myślę tak sobie nawet na tym, myślę, że zapraszę gdzieś to świadectwo buntu, a ludzie, którzy cię pamiętają jako 30-letnio, prawie 30 lat pracującego w telewizji, powiem, jaki buntownik? Przecież facet, który przetrzymał te wszystkie ekipy, to musi być, nie wiem, koniunkturalista. Aha. Ja wiem, że nie jesteś, bo ja pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym, jak się wściekałeś na poszczególne ekipy, ale rozumiem, że nikt nie zaatakował twojego sumienia, że rzuciłeś tą robotę, a w końcu rzuciłeś. Dlaczego? Powiem ci tak, że ja dołączyłem do zespołu Telexpressu i w ogóle do Telewizji Polskiej w 1991 roku, czyli już po tych zmianach ustrojowych w 1989, z taką myślą w głowie, no okej, tak jak kiedyś, to byłoby dla mnie nie do pomyślenia przed zmianami ustrojowymi, czyli za komuny, żeby pracować w telewizji. Po prostu absolutnie nie miałem tego w głowie i nawet gdyby mi ktoś zaproponował nawet za duże pieniądze, to bym tego nie zrobił. A potem miałem taką myśl, że czasy się zmieniły, Polska się zmieniła, ustrój mamy inny, no to okej, mogę pójść do telewizji i prowadzić program,
Teleexpress, program informacyjny, ale o innej formule, lżejszej niż te główne newsy, prawda? No i z taką myślą pracowałem od czasu do czasu, dziwiąc się, że jednak to jakoś dziwnie funkcjonuje. Trochę za bardzo jest zależne od polityki, od polityków, od sceny politycznej, od kolejnych wyborów, że te władze telewizji są tak bardzo, rozumiesz, powiązane ze sceną polityczną. I bywały takie momenty, pamiętam na przykład na początku lat 2000, kiedy SLD, lewica, miała prezydenta, miała premiera i miała prezesa telewizji, bo to Robert Kwiatkowski. Miałem taką myśl, to już dochodzimy do ściany, bo już się robi za bardzo na jedną nóżkę, mówiąc kolokwialnie. No ale kiedy już się zastanawiałem, co z tym zrobić, no to się zmieniło. Wtedy Jan Dworak zastąpił Roberta Kwiatkowskiego. Natomiast to, co się zaczęło dziać za tak zwanej dobrej zmiany, czyli po 2015 roku, no to ja do któregoś momentu też myślałem, będzie jak zwykle, to znaczy da się uprawiać uczciwie ten zawód, mając na głowie gdzieś tutaj różne uwikłania, uwarunkowania polityczne, ale da się robić to, co się robiło do tej pory, czyli uczciwie, z czystym sumieniem pracujemy, tworzymy program informacyjny i możemy naszym widzom spojrzeć w oczy, że robimy wszystko, żeby te nasze newsy były jak najbardziej obiektywne. W którymś momencie zorientowałem się, że to raczej nie będzie możliwe, no i wtedy rozjeżdżałem się po rynku. To było po 25 latach. Do 30 nie dotrwałem. Ale i teraz jesteś co? Teraz jesteś producentem niezależnym, tak? Jesteś sam sobie sterem, okrętem, tak? Znaczy, pytanie, czy można być tak w ogóle niezależnym, ale to już jest inna sprawa, natomiast w takim sensie ogólnym to tak, to znaczy nie jestem związany z żadną stacją telewizyjną, mam mały program w Radiu Z, no ale występuję tam gościnnie, regularnie, ale gościnnie, to się nazywa Z Express raz w tygodniu, półtorej minuty mniej więcej, więc rozumiesz, nie jest to długa forma. No i jestem, można powiedzieć, dziennikarzem nowych mediów, w każdym razie próbuję, mierzę się z tym. Prowadzę kanał na YouTubie, to jest dla mnie największe wyzwanie, bo kanał na YouTubie jest poważną sprawą. Znaczy, jeżeli już się zacznie robić, to wóz albo przewóz. Zacząłem, robię to i staram się to rozwijać, wiesz, poszerzać zasięgi. Nawet chyba dwa kanały masz, prawda? Znaczy, wiesz, ta nowa formuła, czyli te rozmowy z moimi synami, którzy mi tłumaczą internet, jest nowością i to jest coś bardzo ciekawego. Na razie się to odbywa w ramach tego mojego głównego kanału, to znaczy nie stworzyłem odrębnego kanału dla tego formatu. Zobaczymy. No ale nie uciekasz od tematów politycznych. Znaczy nareszcie pokazuje, że masz poglądy, tak? Bo rozumiem, że jak pracujesz w Teleekspresie, starałeś się, wyrzucać poglądy z głowy, kiedy siadałeś do nagrania. A teraz jednak masz poglądy. Słyszałem, że nagrałeś program z Tomaszem Sekielskim o bardzo wrażliwym temacie pedofilii w Kościele, tak? Wiesz, Piotr, również dziennikarz, który nie afiszuje się ze swoimi poglądami, może nagrywać programy z różnymi ludźmi i po prostu ich zadawać im jakieś tam pytania. Natomiast ja jestem, wiesz, po 26 latach programów newsowych, gdzie miałem wpojone, wbite w głowy, zakodowane, że dziennikarz informacyjny powinien być, jeśli o to chodzi, przezroczysty, dlatego że widzów nie interesują jego poglądy. On ma przekazywać informacje. Albo jeżeli jest dziennikarzem publicystycznym, zwłaszcza w mediach publicznych, no to też powinien się trzymać, wiesz, jak najbliżej środka, być jak najbardziej obiektywny, co jest szalenie trudne, niewielu się tam to udaje, no ale w każdym razie po tych 25 czy 6 latach wszedłem w nową rzeczywistość, gdzieś z czymś takim zakodowanym w głowie, ale powoli się otwieram. A powiedz, a na przykład z Ryszardem Czarneckim zrobiłbyś program? Wiesz, taki, żeby go w maksymalnie dobrym świetle przedstawić, bo nagle z jakichś powodów miałbyś pomysł taki. Wiem, rozumiem intencję tego pytania, ale nie przyszło mi do głowy, żeby robić z Ryszardem Czarneckim. To znaczy, ja nie jestem dziennikarzem publicystycznym, nie mam takich ciągot, nigdy tego nie robiłem i raczej nie będę tego robił, bo się nie specjalizuję w polityce. Gdybym miał robić spotkania, rozmowy z politykami, to ja musiałbym być, wiesz, Moniką Olejnik na przykład, czy Bogdanem Rymanowskim,
czy Konradem Piaseckim, są ludzie, którzy, wiesz, zjedli na tym zęby, którzy to robią od wielu lat. Żeby robić rozmowy z politykami, to trzeba się naprawdę na tym dobrze znać, trzeba w tym siedzieć i to nie od 2 czy 3 tygodni, ale od wielu lat. To nie jest mój rejon po prostu. Aha. Dlatego nie zrobiłbym rozmowy z Ryszardem Czarneckim, tak samo jak nie zrobiłbym rozmowy z Donaldem Tuskiem, czy kimkolwiek, czy z Robertem Biedroniem. Znaczy, no. Ryszard Czarnecki jest o tyle ciekawy, że on właśnie nie ma nic do powiedzenia, nie wiem, czy zauważyłeś, więc dlatego jego wymieniłem. Znaczy, ma bardzo wyraźne poglądy, a bardzo mało, że tak mam argumentów, żeby je uzasadnić, więc byłby bardzo specyficzną taką formą jednak propagandowej audycji. Wiesz, Piotr, ale ja nie chcę po prostu w to wchodzić, bo... W ogóle się nie chcesz nad tym zastanawiać. Nie, jeżeli zapraszam Tomasza Sekielskiego, to on jest dziennikarzem i on zrobił bardzo ciekawy film, prawda, o pedofilii w kościele. Ja chciałem z nim o tym porozmawiać i tyle. I teraz to było ileś tam miesięcy temu przed premierą jego pierwszego filmu, a teraz zrobiłem z nim drugą rozmowę, która jeszcze w dniu, kiedy to nagrywamy, czyli który dzisiaj mamy, 23 marca, nie ujrzała światła dziennego ta rozmowa. Chcemy ją wypuścić przed premierą kontynuacji drugiej części tego filmu. No więc to jest inna sytuacja. Ja raz na moim kanale na YouTubie zrobiłem rozmowę z politykiem, był to Rafał Trzaskowski, ale naiwnie zaprosiłem go na mój kanał na rozmowę jako prezydenta Warszawy, bo chciałem z nim porozmawiać o Warszawie, bo jestem warszawiakiem i byłem ciekaw, co mi powie, jak mi odpowie na różne pytania dotyczące tego miasta. Ale oczywiście były komentarze, że Orłoś idzie w politykę i było trochę hejtu, wiesz, no więc to jest też przykład, że z tymi rozmowami z politykami to trzeba się zachować ostrożnie. Znaczy ja mam takie podejście, że to nie jest moja domena. Nie, rozumiem, ale ciekawie, bo trochę jest tak, że musiałeś mówić o polityce, jak byłeś dziennikarzem, że tak powiem, jednego z głównych programów informacyjnych telewizji. No mówiłem o polityce. Mówiłem, oczywiście. No właśnie. Więc teraz po prostu rzuciłeś to w cholerę i co? I jesteś na YouTubie, sam decydujesz, że tak powiem, o wszystkich, sam jesteś swoim cenzorem i sam jesteś tam tym politykiem, który na ciebie naciska i co, i cię po prostu to nie interesuje? Czy to jest tak, że interesuje cię? Bo jakoś nie wierzę, że cię interesuje. Oczywiście, że mnie interesuje. Wiesz, mam to w dupie, to nie, chcę robić coś swojego, chcę robić coś fajnego, nie mam ochoty kopać nikogo po kostkach, ani dawać się kopać, tak? Tu można używać takich wyrazów? Najwyżej tam wypikamy. Oczywiście, że mnie interesuje. Pytasz mnie, czy mnie interesuje polityka? Nie, no oczywiście, że nie może mnie nie interesować polityka. Zresztą myślę, że większość Polaków interesuje się polityką, bo trochę nie ma wyjścia, trochę ma to we krwi, a poza tym mamy tak spolaryzowaną scenę polityczną, że wszyscy o tym mówią bez przerwy. Już pomijam teraz kwestię tego, co się dzieje w sytuacji koronawirusa, ale w ogóle tak jest, więc wszyscy... Słuchaj, ja myślę, że ja bym znalazł sobie formułę na rozmowy z politykami i ja bym był w to zaangażowany i to było dla mnie interesujące, tylko być może nie rozmawiałbym z nimi o bieżącej polityce, tylko o jakichś innych sprawach. Na przykład o tym, co się dzieje z państwem polskim. Może bym zadał im pytania, które są bardziej uniwersalne, podszedł do sprawy bardziej globalnie, to znaczy ponadczasowo, nie szedłbym w bieżączkę polityczną. Czyli na przykład zadałbym im pytanie, dlaczego państwo nie funkcjonuje tak, jak powinno funkcjonować. Mam do ciebie pytanie, Piotr. Jak myślisz, co się dzieje, kiedy ci złodzieje kradną samochód spod domu? To mi się zdarzyło kilka dni temu. No, co się dzieje? Tak. Znaczy, z punktu widzenia złodziei mają fajny gadżet, mogą sobie jeździć, a mogą go rozmontować, żeby sprzedać części. Po stronie policyjnej podejrzewam, że się nic nie dzieje. Wpisują to na jakąś listę i nikt się tym dalej nie interesuje. Tak, okazuje się, że teraz jest plaga kradzieży samochodów, że japońskie samochody bardzo są, ale nie tylko japońskie, bardzo są... Wiesz, no idą jak świeże bułeczki, że ci przestępcy używają technologii najwyższej jakości, są jakieś naprawdę kosmiczne, za kosmiczne ceny tych urządzeń, że nikt teraz się nie włamuje do samochodu wbijając szybę albo wiesz, wyłamując zamek, tylko tam jakieś są skanowania. Tak, przekwitują sygnał od pilota i potem otwierają. Tak, i po prostu odjeżdża. No i teraz tak, policja, do której nie mam pretensji, bo to nie jest ich wina, po prostu nie ma kompletnie żadnych możliwości, żeby cokolwiek z tym zrobić. Jest kompletnie bezsilna. Mojej siostrze
kilkanaście tygodni temu też ukradziono samochód, było to samo, to znaczy, no to jest właśnie, wiesz, no płacimy podatki, płacimy to wszystko, a potem nie działa, no. Nic, jakby, no nie działa. No druga rzecz, stworzono specjalną służbę, Służba Ochrony Państwa, gdzie dodano 1000 etatów i 200 milionów budżetu, ale ona chroni tylko polityków, prawda? Dobra, teraz drugi przykład to jest to, co się dzieje w szpitalach i ze służbą zdrowia, która była zaniedbywana przez dekady, to nie, ja nie mówię tylko o dobrej zmianie, ale no i teraz mamy, widzisz te obrazki, które tam ludzie filmiki wrzucają ze szpitali w dobie koronawirusa, co tam się dzieje. To jest po prostu kompletna niewydolność służby zdrowia, no bo jest niedoinwestowana od przez kolejne ekipy, olewana, powiedzmy sobie jasno. No i tak to wygląda. Albo na przykład to, że ktoś wykorzystuje mój wizerunek w sieci bezprawnie od wielu miesięcy. Po prostu wykorzystuje, czyli... Znaczy kto? Jest... Telewizja publiczna, tak? Nie, coś oszuści, rozumiesz? Wpuszczają, obrabiają moje zdjęcia, różne zresztą, wkładają mi w usta jakieś teksty, których nigdy nie mówiłem, o jakichś tam bitcoinach czy czymś takim, że ja niby namawiam ludzi do jakichś cudownych rozwiązań inwestycyjnych, całe story w ogóle, że ja u Kuby Wojewódzkiego coś powiedziałem i tak dalej, i tak dalej. I to hula po Facebookach, po innych miejscach. I zgłosiłem do prokuratury, byłem na policji, co mamy? To samo. Znaczy ja nie mam żadnej ochrony jako obywatel, nic nie jest w stanie zrobić w tej sprawie, która jest też przestępstwem, rozumiesz? No, takie rzeczy, no. Powinien się zbuntować, no. Dobrze, a teraz zapytam się o to. A gdybyś dostał propozycję powrotu do telewizji, tak? Znaczy, że... Abstrakcyjna historia. No tak, ale że powiedzmy ktoś ci daje gwarancję, że już żadnych politycznych nacisków nie będzie, że no. Masz możliwość prowadzenia, wiesz, w sposób rzetelny, obiektywny programu informacyjnego. Znaczy to, wróciłbyś, czy wolisz... Że to jest tak abstrakcyjne. Wolność znaczy, i... Mogę zaraz... Słuchaj. Anarchię YouTube'a. To jest, znaczy, bardzo dobre pytanie, trudna odpowiedź, nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Znaczy, pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, że to, co powiedziałeś, jest tak abstrakcyjne i tak nierealne, że mi gwarantują, że nie będzie już żadnych wpływów, że jestem... Dlaczego? Dlatego, że media publiczne w Polsce nie mają odpowiedniej ochrony, odpowiedniej ustawy od 1989 roku i są skazane na te huśtawki i na tę miotaninę, która wynika z polityki, z tego, co się dzieje na scenie politycznej. Są po prostu bezbronne. No i widzisz, co się dzieje. No, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji w tej chwili upolityczniona na maksa. Nic, nikt nie może zrobić. Więc kto mi cokolwiek zagwarantuje? Musiałaby się zmienić ustawa, a oni o tym muszą zdecydować politycy. Się polityk chce zmienić. No tak, no ale... Tym decydują. Więc jeżeli by tak było, że mielibyśmy nową ustawę, nową sytuację, jeśli chodzi o media publiczne, które miałyby ten parasol ochronny, jakąś gwarancję w miarę niezależnego funkcjonowania, no to ja bym się wtedy zastanowił. Pytanie, czy warto wchodzić, wiesz, do tej samej rzeki, to już jest inna sprawa. Przestawiłem się na taką działalność niezależną, na nowe media, ale w ogóle na to, że jestem... człowiekiem, no. Jestem wolnym... No podatki musisz płacić. No. Wiesz, to nie o to chodzi, ale wiesz, przypomina mi się taka piosenka Boba Dylana. Fajnie się na niego powoływać, bo jest noblistą w końcu, więc wiesz, to jest... On w 80 roku wydał taką płytę Slow Train's Coming, może pamiętasz. No, oczywiście. I tam jest taka piosenka You've Got to Serve Somebody. Cała piosenka jest o tym, że zawsze komuś, jesteś od kogoś zależny, komuś służysz, wiesz, no... I to jest głęboka prawda. Także trudno mówić o takiej zupełnej niezależności, ale niewątpliwie jestem teraz bardziej niezależny niż byłem wtedy, wiesz, no, to jest jasne. Więc to jest mało realne. Wiesz, musiałbym wtedy rozważyć, bo to zależy, no bo co wtedy, co by to oznaczało dla moich innych działań, na ile mógłbym, nie chciałbym się tak, wiesz, zdefiniować totalnie i jakby wejść tak do tej jednej ścieżki i nie mieć żadnych innych możliwości. To by było trudne. A wróćmy jeszcze, się cofnijmy znowu o 35 lat do tego 85 roku. Dla mnie absolutnym fenomenem wtedy było to, że była telewizja reżimowa, która mniej więcej była tak postrzegana, może nawet trochę lepiej niż ta obecna, co zabawne, bo jak czytam analizy różnych medioznawców, to oni mówią, że ta telewizja obecnie jest gorsza niż telewizja w PRL-u. Ale wtedy był bojkot.
Tak. Aktorzy, ty nie dostawał, no, nie wiem, jakbyś dostał propozycję wystawienia... Piotr, ja brałem udział w bojkocie, absolutnie. No, nie można nie, było, byłby obciach, no, byłby obciach, no, absolutnie. Właśnie. Ale teraz tego nie ma. Nie ma takiej solidarności wśród aktorów. Co się stało? To znowu jest ciekawa sprawa. Borys Szydza zaapelował na swoim profilu na Facebooku jakiś czas temu do koleżanek i kolegów, żeby nie udawali, że nie dzieją się na antenie TVP, w której oni grają, występują, biorą udział w jakichś programach, nie dzieją się te rzeczy, które się dzieją, czyli ta nie jest uprawiana ta propaganda, trzeba to zobaczyć i się z tym zmierzyć. No więc. No albo sobie powiedzieć, no nie, ja tego nie będę autoryzował, nie będę legitymizował swoją obecnością w ogóle, albo powiedzieć, no okej, ale to jest inna działka, ja się od tego odgradzam i już zobacz, no w reżimowej telewizji za czasów komuny był teatr telewizji, były różne spektakle, był kabaret starszych panów i różne aktorzy grali, nie mieliśmy do nich w ogóle żadnych pretensji. W radiu było 60 minut na godzinę. No słuchaj. No takie były, tak, jakoś to było inaczej, no, że odgradzaliśmy to, że jak dziennik telewizyjny, no wiadomo, propaganda, reżimówka, ale potem oglądaliśmy, nie wiem, Kobrę i tam grali najlepsi aktorzy albo kabaret Olgi Lipińskiej, nikt nie miał do nich pretensji, ale to też były inne czasy, nie było innych możliwości, no jeśli nie tam, to gdzie? Internetu nie było, innych stacji nie było. Teraz są inne możliwości. W rozmowie z Tomaszem Sekielskim rozmawiałem o tym, no, że jaki jest argument, tylko teraz o dziennikarzach mówię, jaki jest argument, że no, ktoś ma zobowiązania, rodzinę musi utrzymać i tak dalej. I Tomasz Sekielski powiedział, no zawsze można zmienić zawód. No i to wiesz, no to trzeba sobie samemu zdefiniować pewne rzeczy i się do tego ustawić i wyznaczyć jakieś granice. Natomiast jeśli chodzi o... No i ja się radykalizuję w tej sprawie. Twój tata zmienił zawód, prawda? Bo twój tata był pisarzem i został radcą przy budowie Zatoki Solińskiej, tam Zalewu Solińskiego, znaczy, prawda? To znaczy zmienił, a raczej wrócił do swojego zawodu, czyli bo on ukończył prawo i pracował zresztą po tych studiach jako prawnik, potem sobie zaczął pisać, potem się przerzucił na tę stronę literatury, pracował w Polskim Radiu, w redakcji słuchowisk, pisał książki, no, ale potem, kiedy go objęto całkowitym zakazem publikacji w oficjalnym obiegu, no to wrócił do tamtego zawodu i pracował. Czyli to możliwe, że oczywiście jest strasznie byłoby szokujące, tak? Zmienić zawód w ten sposób, że ktoś z aktora zostaje kasjerem w Biedronce, tak? Ale... To jest tak, jak ja bym teraz, nie chcąc, powiedzmy, uprawiać jakiejś propagandy w jakiejś stacji telewizyjnej, gdybym tam był, wziął, wrócę do aktorstwa i na przykład sobie przygotował jakiś monolog aktorski albo zapukał do drzwi tego czy innego dyrektora, czy nie może mnie przyjąć do zespołu, albo żebym zagrał w jakiejś sztuce. To jest możliwe. Mam koleżankę, dziennikarkę, Małgosię Serafin, która została fryzjerką. Przeszła kursy fryzjerskie i strzyże ludzi, wiesz, no nie wiem, może czeka na inne czasy, jest świetną dziennikarką. A powiedz, w momencie, kiedy wyglądało na to, że staniesz aktorem, bo w końcu zostałeś dziennikarzem, a nie aktorem, to pamiętam, że występowałeś w Sztukach Mrożka. Mrożka? Tak, wystąpiłem w Indyku. I to grałeś Indyka. Pamiętasz? Nie grałem Indyka. Ale grałem jedną z głównych ról. Nie pytaj mnie, jak się, no, nie pamiętam teraz Indyka, nie pamiętam, jak się nazywa ta... Że masz złą pamięć, więc nie ma co. Ja tak mówiłem? No, nie, tak. No dobra, no, zapomniałem, że tak mówię. Nie, grałem w Teatrze Popularnym, nieistniejącym już teraz, przy ulicy Szwedzkiej na Pradze, gościnnie zagrałem, tak, jedną z głównych ról w Indyku Mrożka. No patrz, że pamiętasz, to byłeś na tym spektaklu? Zresztą nie pamiętam. Ale mi się zawsze zastanawiało, że grałeś, może w policji grałeś, bo gdybyś teraz jakiś przypomniał sobie jednak tekst policji, to było niezwykle na miejscu. Nie namówisz mnie na przypomnienie sobie żadnych tekstów z jakichkolwiek sztuk, których grałem, bo nie pamiętam. No dobrze, to zbliżamy się do końca chyba, bo ile cię można ciągnąć za język, ale gdybyśmy wrócili do tych czasów jednak jeszcze aktorskich, znaczy co, widzisz jakąś szansę dla aktorów, którzy jednak mają skrupuły, mają wyrzuty sumienia, że występują w tej całej, w,
tej całej propagandzie. Co byś im powiedział? Co mają zrobić? No, nie każdemu można poradzić, żeby został fryzjerem. No to... Nie, jasne, jasne. To był ekstremalny przykład. Albo, wiesz, no, na Zachodzie jest wielu aktorów, którzy są na przykład kelnerami, ale to nie o to chodzi. Jest bardzo dużo możliwości. No, można grać w teatrze, można grać w teatrze objazdowym. To jest bardzo modne teraz. Pomijam sytuację ekstremalną koronawirusa, że wiesz, są produkowane spektakle, z którymi się jeździ po Polsce i na to jest popyt, więc to są takie rzeczy. Można, mamy internet, można pomyśleć o różnych projektach, które by były czymś takim odpowiednikiem teatru domowego z czasów, wiesz, no zamierzchłych. Tak. Można grać w filmach, no, czy w serialach, że to nie jest takie zero-jedynkowe, to nie jest proste. No, jak ktoś gra w serialu i gra w nim od bardzo dawna i to jest serial czy telenowela, która jest produkowana i emitowana w TVP, to ja rozumiem, że to nie jest takie hop-siup, że... No, no tak, on zostaje bez środków utrzymania po prostu, tak? Tak, ale nie mnie teraz rozstrzygać, gdzie są te granice. No wiesz, no każdy musi wyczuć, w którym momencie należy coś zrobić, w jakiś sposób coś zademonstrować, żeby się samemu z tym lepiej czuć, żeby się wobec widzów lepiej z tym czuć. Wiesz, sprawa nie jest łatwa. A powiedz, czy na przykład słyszałeś o takim przypadku, że któryś z aktorów zaangażował się w jakąś działalność opozycyjną? Wielu znanych aktorów przychodzi na manifestacje, recytuje tam wiersze, czyta konstytucję, angażuje się w różne takie programy wspierające opozycję, albo kulturalne, albo wprost polityczne. Czy oni są jakoś postrzegani szczególnie w środowisku, czy... Wiesz, no ja nie jestem w tym środowisku, więc tak trochę... Byłeś, nawet przecież byłeś agentem kilku aktorów w pewnym momencie, miałeś agencję aktorską. Kiedy to było? No tak, tak. Nie, no oczywiście trochę znam to środowisko. Nie, myślę, że na pewno jest ten podział, to znaczy doskonale znamy tych aktorów, którzy się zdeklarowali i jeśli biorą udział w jakichś akcjach politycznych, to po prawej stronie jest parę nazwisk i trochę więcej nazwisk. Po stronie dobrej zmiany, bo tak określasz prawą stronę, tak? W cudzysłowie. No właśnie, tak, bo to trudno powiedzieć, czy to jest prawa strona. Ja wiem, no ale no tak umownie mówiąc, po stronie dobrej zmiany, no to wiemy, jakie to nazwiska. I po tamtej stronie, no to są ludzie, którzy, aktorzy, artyści, którzy wspierali na przykład Bronisława Komorowskiego w jego kampanii prezydenckiej, którzy też się angażowali powyżej średniej krajowej, tak można powiedzieć. Ale nie wiem teraz, no są tacy, aktorzy, artyści, których wiemy, jakie mają poglądy, bo oni się bardzo mocno zdeklarowali i też dają temu wyraz, na przykład w mediach społecznościowych, na przykład Krystyna Janda, prawda? No to wiemy. No. Ale teraz nie jestem pewien, czy odpowiadam na twoje pytanie. Piotr. Nie całkiem odpowiadasz na pytanie, ale no chyba częściowo, znaczy gdzieś bardzo między wierszami, chyba odbieram, że raczej mówisz o nich sympatią niż antypatią. Rozumiem, że większość środowiska raczej ma sympatię do tych aktorów, którzy się angażują dosyć mocniej w tą dyskusję, w ten spór polityczny. Społeczny chyba też. Ja myślę, że tak, politycy potrzebują takiego wsparcia, takiej autoryzacji, bo lubią się pokazać, prawda? Zresztą nie tylko w Polsce, wśród znanych twarzy, popularnych. Jaki to ma wpływ na... No wiesz, to może mieć wpływ taki, że ktoś, kto bardzo się wyraźnie połączył z jakąś tam stroną polityczną, nie zrobi jakichś innych rzeczy, które się wiążą z inną stroną. Czyli na przykład... Myślę, że Krystyna Janda, już teraz przepraszam, że tak mówię o Krystynie Jandze, zresztą zagrała w spektaklu Wieczernik, że nie zagrałaby w reklamie Orlenu, że Maciej Sztur nie poprowadzi eventu PKO BP na przykład, prawda? A ktoś tam inny nie zrobi. Być może to działa też w drugą stronę. To są takie podziały, które też mnie dotyczą, bo od czasów dobrej zmiany, wiesz, no... Komercyjnie nie byłem zaproszony do żadnej współpracy z żadną spółką Skarbu Państwa i wiem, że jest taki może niezapisana, to nie jest tak jak czarna lista, wiesz, cenzury kiedyś, ale bardziej niż wyraźne jest to, że no, niektórych zapraszamy, a niektórych nie.
niezapisany zapis. Tak? No, można tak można powiedzieć, tak. Czyli właściwie mówisz, że będąc aktorem można być buntownikiem, tak? Tylko trudno. Piotr, ja nie dziennikarzem, bo właśnie teraz zgubię się w jakiejś roli z tobą. To twoje aktorstwo cały czas mi to przypomina ten plakat, ale... No właśnie, ale to było dawno i ja po prostu nie uprawiam tego zawodu, więc będąc aktorem, myślę, że tak, będąc dziennikarzem też. Natomiast, wiesz, z punktu widzenia widza, jeśli chodzi o aktorów, to ja myślę, że tak, jak oglądają film, który jest dobrym filmem, to zapominają o tym. Znaczy, widzą twarz, która mogła brać udział w jakichś akcjach politycznych, ale jeżeli ta osoba po prostu świetnie gra, wierzę w to głęboko, że ten widz nie zwraca na to uwagi. Albo ktoś, kto jest neutralny, to że widz nie pomyśli wtedy, a co on taki niezdefiniowany politycznie? Janusz Gajos na przykład, który się raczej nie angażuje. Jest tak wybitnym aktorem, że jak go widzę w filmie, to po prostu patrzę na niego i mi szczęki opadają i go uwielbiam za jego talent i tyle. Jeśli chodzi o dziennikarzy, no to ja uważam, że... znaczy ja bardzo cenię dziennikarzy, jest ich bardzo mało, którzy potrafią prowadzić rozmowy z politykami, rozmowy polityczne w taki sposób, że ja nie wiem, jakie są poglądy tego dziennikarza. Mogę się domyślać, może gdzieś tam coś tam mi śmignie, ale tak w ogóle to widzę, że on jest, uczciwie się wobec mnie zachowuje. Nie podlizuje się temu zaproszonemu gościowi, temu politykowi. Nie zadaje pytań, nie jest jakoś nadmiernie przychylny. Potrafi zadać uczciwe, dobre pytanie, być może ostre, być może trudne, każdemu, niezależnie od tego, jakie on sam ma poglądy. I są tacy dziennikarze, i w radiu, i w telewizji. Mówię ci, no moim zdaniem nie ma ich wielu, ale wciąż są. Bardzo ich cenię. Słuchaj, no to takim optymistycznym akcentem chyba pożegnamy się z widzami. Także bardzo ci dziękuję za rozmowę, chyba że chciałbyś coś jakby bardzo istotnego dodać, ale myślę też, że to bardzo dobra puenta jest, że cenisz dziennikarzy, którzy mają być niezależni i zbuntowani. Także znaczy niezależni, zbuntowani i uczciwi wobec widzów, słuchaczy, czytelników. Ja dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję Państwu.